Błotnista woda tryska z szybu na wysokość ponad 70 metrów i zalewa platformę. Załoga wie, że musi opanować sytuację w szybie. Zamyka zawory, żeby się bronić przed mułem i wybuchowym gazem. Ściągnij Randy'ego. Ekipa traci panowanie nad sytuacją. Szyb przecieka. Steve zaczął od słów: mamy problem. Szyb cieknie. Byłem przerażony. Zamknęliście? Powiedział, że potrzebują mojej pomocy. Już idę. Jest spokojna, niemal bezwietrzna noc. W szybie gromadzi się łatwopalny metan. Wystarczy jedna iskra, żeby nastąpił wybuch. Gaz dociera do maszynowni i powoduje awarię silników. 21:49. Płonąca ropa tryska na wysokość kilkuset metrów. Personel platformy liczy 126 osób. Ludzie biegną do szalup. Nie ma wśród nich Randy'ego Ezella. Pomyślałem: wstań i uciekaj, inaczej zginiesz. Prawa noga uwięzła mi pod czymś. Pociągnąłem z całej siły, żeby ją uwolnić. Nagle poczułem podmuch powietrza. Dotarłem do korytarza i zdałem sobie sprawę, że to nie powietrze, tylko metan. Skraplał się na mojej twarzy. Ezell natrafia na Wymana Willera, który jest ciężko ranny. Oparł się na mnie i zrobił parę kroków, ale tak go bolało, że powiedział: zostaw mnie, idź sam, ratuj się. Powiedziałem: nie ma mowy. Przed ucieczką Chris Pleasant spróbuje ugasić pożar. Uruchomi awaryjny system odłączania, EDS. Zamknie szyb, żeby przerwać wyciek ropy i gazu. Platforma zostanie odcięta. To jedyny sposób, żeby opanować pożar i odpłynąć. Tu Deepwater Horizon, mamy pożar. Powiedziałem, że włączam EDS, ale podszedł do mnie szef. Spokojnie, tylko nie to. Odparłem, że musimy się odciąć i włączyłem EDS. Ropa i gaz nadal wydostają się z szybu, wybuchając i płonąc. EDS nie działa. Podszedł do mnie szef. Włączmy EDS. Już włączyłem. Większość pracowników ucieka w szalupach.
Wyszliśmy z części mieszkalnej. Nie zdążyliśmy na żadną z dwóch szalup. Ezel zabiera Wymana na tratwę ratunkową. Są w ostatniej uciekającej grupie. Ludzie skaczą do wody z wysokości ponad 18 metrów, żeby się ratować przed ogniem. Ucieka 115 osób. Szczęśliwie dostaną się na pobliski statek z zaopatrzeniem platformy. Jasona Andersona i jego ekipy nie znaleziono. Prawdopodobnie wszyscy zginęli w eksplozji. Deepwater Horizon płonie przez 36 godzin, następnie idzie na dno. Ropa z szybu płynie wprost do Zatoki Meksykańskiej. Świat pyta, dlaczego niezawodną platformę dotknęła tak potworna katastrofa podczas zwyczajnej operacji. Ropa zalewa amerykańskie wybrzeże. Prezydent Obama powołuje komisję, która wyjaśni okoliczności tragedii. Katastrofę w zatoce mógł spowodować błąd człowieka lub zaniedbania firm, które szły na skróty kosztem bezpieczeństwa. Geofizyk Richard Sears, doradca prezydenckiej komisji, całe życie pracował w branży naftowej. Był wiceszefem firmy Shell. Na nowoczesnej platformie pracowała świetnie wyszkolona ekipa. Co mogło pójść nie tak? Powróćmy do tamtych zdarzeń i materiałów śledztwa, żeby wyjaśnić, jak doszło do wybuchu, śmierci 11 osób i największego w historii wycieku ropy do morza. Deepwater Horizon to platforma idealna. Wykonała rekordowy odwiert o głębokości ponad 10,5 km. Jej właścicielem jest firma Transocean, która właśnie ukończyła budowę szybu Macondo na zlecenie koncernu BP. Potężna stalowa rura łączy platformę z szybem, przebijając 1500-metrową głębinę oceanu i 4-kilometrową warstwę skał, pod którą znajdują się złoża gazu i 110 milionów baryłek ropy. Na razie jednak nikt tego bogactwa nie wygląda. Deepwater Horizon wykona odwiert i zbuduje szyb. Jego eksploatacją zajmie się inna platforma. Tymczasem szyb zostanie szczelnie zaplombowany. Śledczy zaczną właśnie od tej rutynowej operacji, która miała miejsce w dniu eksplozji. Załoga wykonywała ją już wiele razy. Czasowe opuszczenie szybu polega na zabezpieczeniu go szczelnym cementowym czopem na kilka dni, tygodni, czasem miesięcy, do nadejścia platformy wydobywczej, która przystąpi do eksploatacji złóż. Świadkowie zeznają, że ekipa Transocean zainstalowała ogromny cementowy korek i upewniła się, że w szybie nie ma ropy ani gazu. Obniżono ciśnienie w szybie. Gdyby w czopie były nieszczelności, węglowodory, ropa i gaz, natychmiast by się przez nie przedostały, a ekipa odnotowałaby wzrost ciśnienia w szybie.
Cement nie może przepuszczać węglowodorów. Musimy być pewni, że ropa i gaz nie pojawią się na powierzchni przedwcześnie. Ekipa Wymana Wheelera mierzy ciśnienie w szybie. Wyniki są przekazywane do biur BP w Houston. Richard Sears wie, jakie dane miała załoga na godziny i minuty przed wybuchem. Okazuje się, że ciśnienie wzrosło do prawie 900 700 kilopaskali. W szczelnym szybie byłoby stałe. Sears widzi tylko jedno wyjaśnienie. Ropa i gaz znalazły drogę do szybu, co oznacza, że cementowy czop nie był szczelny. Według świadków Jason Anderson interpretował sytuację inaczej. Uważał, że urządzenia podają błędne dane. Masy wody naciskają na zawór i ściany długiego szybu, który reaguje jak pęcherz. Stąd wzrost ciśnienia. Właściwy pracownik BP przyjął argumentację Jasona Andersona. To on miał ostatnie słowo. Uznał, że odczyt jest błędny. Według Richarda Searsa obaj się pomylili. Żaden z naszych rozmówców nie uważał, że wzrost ciśnienia do 900 700 kilopaskali można wiązać ze zjawiskiem pęcherza. Zachodzi ono na wielu platformach, ale nie osiąga takiej skali. Popełnili błąd. Dlaczego? Nie wiem. Jason Anderson i 10 jego kolegów przypłaciło ten błąd życiem. Weteran branży paliwowej profesor Bob Bee zbadał 30 wypadków na platformach wiertniczych, zwłaszcza pod kątem roli czynnika ludzkiego. Starannie analizował sprawę Deepwater Horizon. Głos zniszczyły mu toksyny, które wdychał, badając przebieg katastrofy zapory w Nowym Orleanie. Przecież nie chcieli doprowadzić do wybuchu i zginąć. Trzeba wyjaśnić, co się stało. Często stwarzamy sobie obraz świata, który jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, a nie z rzeczywistością. Przyjmujemy jakiś punkt widzenia, a potem robimy wszystko, żeby go uzasadnić. Uwierzyli w nieprawdopodobną hipotezę, bo chcieli w nią uwierzyć. Była prosta, spójna i błędna. Załoga nie zauważyła nadchodzącego nieszczęścia. Wtedy można go jeszcze było uniknąć, a błąd, choć poważny, naprawić. Wiemy, że zdecydowano się na jeszcze jeden test przed ustaleniem ostatecznej diagnozy. Pracownicy odkręcili wąski boczny rurociąg wysokociśnieniowy, który łączy platformę z szybem, i obserwowali wylot przez pół godziny. Ponieważ nic z niego nie popłynęło, uznali, że ciśnienie jest w normie. Jason Anderson wykluczył wyciek ropy i gazu.
Kontroler z BP zgodził się, 3 godziny po pierwszym teście, że szyb jest w porządku. Ciśnienie w przewodzie wiertniczym nadal wynosiło 9700 kilopaskali. Badane rury można porównać do słomek w jednej szklance. W obu ciśnienie powinno być takie same. W jednej było 9700 kilopaskali, w drugiej 0. To niemożliwe. Przychodzi mi do głowy tylko jedno wyjaśnienie. Druga rura była zablokowana jakimś materiałem z szybu lub z platformy. Załoga przyjęła błędną hipotezę, odrzucając prawdziwe dane. Nie dociekała przyczyn tak zróżnicowanych wskazań, ponownie tracąc szansę wykrycia przecieku i przeciwdziałania eksplozji. Szyb eksplodował, ponieważ go nie uszczelniono. Gdyby pracownicy firmy Transocean właściwie zinterpretowali wyniki testu, sprawa byłaby prosta. Mieli czas, żeby poprawnie zamknąć szyb i nie dopuścić do eksplozji. Popełnili błąd, który przypłacili życiem. Śledczy muszą wyjaśnić, dlaczego szyb nie był szczelny. Jego ostatni element ułożono dzień przed eksplozją, 19 kwietnia 2010 roku. Za wiertłem, które przebija się przez skałę, posuwają się kolejne stalowe rury. Po zamontowaniu ostatniego elementu załoga wlewa do szybu zaprawę cementową, która wypełnia i uszczelnia pierścień od wiertu. Kiedy cement zastygnie, umożliwi gazowi i ropie przeniknięcie do szybu. Zaprawę wlewamy równomiernie. Pierścień znajduje się na końcu przewodu, który ma 5,5 km długości. Od platformy do dna odwiertu. I właśnie tam trzeba wpompować zaprawę. To bardzo trudne. Jeden z najważniejszych etapów budowy szybu załoga wykonuje właściwie po omacku. Ostatni odcinek, czyli obudowa, musi się znaleźć po środku wylotu odwiertu. Inaczej zaprawa nie obleje go równo ze wszystkich stron, a przez powstałe nieszczelności popłynie ropa i gaz. Załoga ustawia obudowę za pomocą centralizatorów, które zagwarantują, że zaprawa rozleje się równomiernie. Liczba i układ centralizatorów różni się w różnych szybach. Nie sposób tego regulować. Ma być ich tyle, żeby obudowa była dobrze osadzona. Sears wyjaśni, czy centralizatorów było odpowiednio wiele. Najważniejsze decyzje zapadają w odległym o 700 km od platformy mieście Houston, w pracowniach inżynierów koncernu BP. Wspomagają ich specjaliści producenta cementu, firmy Halliburton. Jeden z nich, Jesse Gagliano, ma biuro w gmachu BP. 15 kwietnia. 3 dni przed opuszczeniem osłony Gagliano podał dokładną liczbę centralizatorów. Na platformie jest ich 6. Za mało. Gagliano proponuje 21.
Pod nieobecność dyrektora, jeden z pracowników BP wysyła 15 elementów na platformę. Następnego dnia, po powrocie do pracy, dyrektor John Guide zmienia decyzję podwładnego. Dodatkowe centralizatory mają inną budowę. Mogą uwięznąć w drodze na dno szybu, co spowoduje poważne opóźnienia. Richard Sears analizuje maile inżynierów koncernu BP. Z korespondencji wynika, że rozważano użycie nawet 21 centralizatorów. Skończyło się na 6. W BP inżynierowie naradzają się, jak je rozmieścić. Nawet pojedynczy odcinek rury nie utrzyma wypośrodkowanej pozycji bez stabilizatora. Nieważne. Decyzja zapadła. Pewnie będzie dobrze i cementowanie się powiedzie. Autor maila przyznaje rację Johnowi Guide'owi. Lepiej poprawić cementowanie niż ryzykować uwięźnięcie centralizatorów. O możliwości wycieku nie mówi nikt. Niewystarczająca liczba centralizatorów mogła być przyczyną tragedii, ale śledczy nie potrafią tego potwierdzić. Nie wiadomo, czy osłonę umieszczono precyzyjnie, ponieważ znajduje się ona 5,5 km pod dnem oceanu. Możemy jednak zbadać inne tropy. Śledczy sprawdzą, czy cement spełniał normy. Wiemy, że węglowodory, ropa i gaz wyciekły do szybu. To znaczy, że cement, z którego wykonano czop, nie spełnił swojej roli. Nie utrzymał ropy i gazu w złożu. Do każdego szybu używa się innej mieszanki cementu, dodatków chemicznych i wody. Składniki należy dobrać w taki sposób, żeby zaprawa dobrze się wiązała. Poza trwałością i stabilnością musi mieć inne właściwości, które pozwolą jej przetrwać pod ogromnym ciśnieniem. Śledczy przyjrzeli się recepturze opracowanej w firmie Halberton. Odwiert jest niestabilny, więc wymaga lekkiej mieszanki. Halberton i BP zapada decyzja o nitryfikacji mieszanki, która dzięki ciekłemu azotowi zamieni się w pianę. Firma Transocean, do której należy platforma, jest przeciw. Uważa, że azotowany cement nie będzie na tej głębokości wystarczająco mocny. BP odrzuca zastrzeżenia. Cementowanie bardzo się skomplikowało, ponieważ pory w pianie mogły się łączyć, tworząc wolne miejsca wokół osłony albo długie kanały. Oba scenariusze mogły przynieść katastrofę, kiedy ropa i gaz przedostaną się do szybu i wytrysną na zewnątrz. Laboratorium firmy Halliburton znajduje się w Luizjanie, luty 2010 roku. Trwają badania pianki. Azot ulatnia się z zaprawy, która jest niestabilna. Halliburton nie alarmuje partnerów BP.
Dwa miesiące później firma zmieniła recepturę i przeprowadziła ponowne testy. Do mieszanki dodano składniki przywiezione z platformy. Azot nadal się uwalnia. Pianka jest bardzo niestabilna. BP nic o tym nie wie. Dzień przed cementowaniem szybu, Holly Barton przeprowadza jeszcze jedną próbę. Laboranci mieszają zaprawę dłużej. Mówią, że z dobrym skutkiem. Śledczy chcą to zweryfikować. Ich test przynosi inny wynik. Gęstość na górze była inna niż na dole. Rzadka zaprawa jest po prostu niestabilna. Cięższe elementy się wytrącają. Czymś takim nie wolno było cementować szybu. Ale właśnie takiej zaprawy użyto. Trzydzieści sześć godzin po eksplozji platforma tonie, łamiąc i zrywając rury, które ją łączą z szybem. Przez 86 dni ropa płynie do Zatoki Meksykańskiej. 5 milionów baryłek surowca spowoduje katastrofę ekologiczną i gospodarczą amerykańskich wybrzeży Zatoki. Plaża zamknięta. Kiedy wykopano szyby pomocnicze i zatrzymano wyciek, śledczy mogli wyjaśnić ostatnią tajemnicę. Dlaczego zawiódł system awaryjnego odłączania? Pod platformą znajduje się serce systemu bezpieczeństwa. Głowica przeciwerupcyjna, czyli prewenter, to potężny 16-metrowy kran. Podczas wierceń w normalnych warunkach załoga używa zaworów, żeby kontrolować przepływy w szybie. Głowica pełni jeszcze jedną rolę. Powinna zapobiec eksplozji. Skoro doszło do niekontrolowanego wycieku ropy i gazu, to znaczy, że prewenter nie zablokował szybu. Po uruchomieniu awaryjnego wyłączania, umieszczone w głowicy stalowe szczęki zamykają wylot rury wiertniczej. Prewenter odłącza platformę, która może odpłynąć. Allowing the rig to move away. Chris Pleasant próbował włączyć EDS, kiedy eksplozja zerwała już przewody łączące platformę z głowicą. Prewenter jest jednak samowystarczalny. W razie katastrofy włącza się system awaryjny Deadman. Stalowe szczęki powinny się zacisnąć automatycznie dzięki siłownikom prewentera. Ale w czasie dochodzenia ustalono, że jeden z akumulatorów rozładował się z 27 do niespełna 8 V. To za mało, żeby uruchomić Deadmana. Firma Transocean zapewnia, że w pełni sprawne urządzenia rozładowały się w wyniku eksplozji. Trudno to będzie zweryfikować. Nie powiodła się również próba uruchomienia szczęk za pomocą zdalnie sterowanych robotów podwodnych. Ropa nadal ciekła. Sprawny prewenter nie sprostał silnemu strumieniowi ropy, która polała się po eksplozji. Bob B. nie jest zdziwiony.
Firmy działające w Zatoce Meksykańskiej z byłym milczeniem argumenty zebrane w opinii wykonanej na zlecenie państwowego nadzoru w roku 2002. Testowaliśmy różne prewentery, także model zastosowany na Deepwater Horizon i co drugi nie potrafił zacisnąć szczęk na rurze. Co drugi. Inne kraje orzekły, że to niedopuszczalne. A my? Mieliśmy nadzieję, że jakoś się uda. Strategia oparta na nadziei jest marna. Po półrocznym dochodzeniu prezydencka komisja opisała błędy, które doprowadziły do katastrofalnej eksplozji na Deepwater Horizon. Po pierwsze, cement nie uszczelnił dna szybu. Wiele pomyłek popełniono w firmach zaangażowanych w budowę szybu. Nie wykorzystano żadnej z możliwości powstrzymania katastrofy. Na dwa dni przed tragedią osłona jest na dnie szybu. Zamiast zalecanych przez Halliburtona 21 centralizatorów, użyto tylko 6. Decyzja, która zapadła w biurze BP w Houston, zwiększa ryzyko rozszczelnienia cementu. Dzień później zaczyna się pompowanie niestabilnej zaprawy Halliburtona na dno szybu. Nikt w BP ani na platformie nie wie o niekorzystnych wynikach badań cementu. 3 godziny 49 minut do katastrofy. Ciśnienie w szybie rośnie. Jeden z pracowników podejrzewa, że cementowanie się nie powiodło i szyb przecieka. Inny przekonuje, że odczyt jest błędny. Gdyby zawory w prewenterze zamknięto właśnie wtedy, szyb byłby szczelny, a tragedia zażegnana. Godzina i 54 minuty do katastrofy. Po drugim pomiarze ciśnienia załoga uznaje, że cementowanie się powiodło i szyb jest szczelny. Ale w bocznym rurociągu nie ma ciśnienia dlatego, że jest on niedrożny. Załoga nie bierze pod uwagę tej możliwości, nie zamyka szybu i traci kolejną szansę powstrzymania katastrofy. Ostatnie 9 minut. Cementowanie zaczyna przeciekać. Ropa i gaz przedostają się do szybu. Załoga próbuje go zamknąć, ale ropa pod potężnym ciśnieniem przebija się przez głowicę. Na próżno. Metan otacza platformę gęstą chmurą. Wybucha w maszynowni. Ustalono, że decyzje podejmowane w firmach BP, Halliburton i Transocean przybliżały szyb Macondo do katastrofy. Każdą z tych decyzji osobno można uzasadnić, ale ich łańcuch spowodował tragedię. Nikt nie potrafił ocenić sytuacji z dystansu. Ludzie, którzy wtedy zginęli, nie mieli pojęcia, jak bardzo ta sytuacja się komplikuje. W toku śledztwa ustalono, że ważnym powodem katastrofy był brak komunikacji między trzema firmami. Platforma padła ofiarą błędów w komunikacji. Popełniono je na platformie i na lądzie. Major
Były jedną z głównych przyczyn tragedii. Pośpiech i oszczędności odwróciły uwagę personelu od realnych zagrożeń. John Guide, który postanowił użyć tylko 6 centralizatorów, zeznał, że instalacja 15 dodatkowych urządzeń przedłużyłaby operację o 10 godzin. Tymczasem platforma kosztowała jego firmę $1 milion dziennie. W tej branży czas i pieniądz są tak ważne, że należy jej przypominać o zasadach bezpieczeństwa. Musimy zachować równowagę. Załoga platformy wiedziała, że ma 43 dni opóźnienia. Grunt palił im się pod nogami, więc gnali z robotą. Szyb miał kosztować $96 milionów. Do dziś pochłonął już sumę o połowę wyższą. To dużo pieniędzy. Transocean oskarża wspólników z BP. Firma Halliburton mówi, że nie otrzymała ważnych danych o szybie. BP poczuwa się do odpowiedzialności, ale obciąża także partnerów z Transocean i Halliburtona. Ta historia może się powtórzyć, bo ryzyka nigdy nie wyeliminujemy. Zawsze będzie. Ale branża musi zrobić wszystko, żeby ograniczyć ryzyko powtórki. Tekst polski Andrzej Hajewski, czytał Maciej Gudowski. Oto 9 odcinek programu. Bój jest zacięty. Mamy zarządzać rikszami.